Dzień dobry, witamy na kolejnym spotkaniu w ramach Drzwi Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią profesor Izabelę Grzegorczyk-Karolak z Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, która nie jest tu przypadkowo, bo została uhonorowana nagrodą dla jednego z najlepszych nauczycieli akademickich na naszej uczelni. Pani profesor, witam serdecznie i dziękuję, że zgodziła się pani profesor ze mną porozmawiać. Dzień dobry, ja również witam państwa. Bardzo miło mi jest też z państwem się spotkać w dniu dzisiejszym. Pani profesor, zacznijmy od tego, że z wykształcenia jest pani profesor farmaceutą, ale swoją drogę zawodową, karierę pokierowała w stronę uczelni. Skąd ta pasja do tego, aby pozostać na uczelni i zostać nauczycielem akademickim? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę farmacja daje bardzo szerokie możliwości i szerokie perspektywy. Ja próbowałam różnych rzeczy. Pracowałam również w zawodzie, czyli w aptece, tak, na tej pierwszej linii frontu z pacjentami. W międzyczasie wybrałam też studia doktoranckie. I jakoś ta kariera tutaj naukowa mnie wciągnęła, również odkryłam w sobie tutaj pasję do nauczania i no tak zostało, że tak powiem. I zostało to uhonorowane tą nagrodą w tym roku. Bardzo się z tego tytułu cieszymy. Też bardzo mi miło, tak, że ta praca no, została dostrzeżona i doceniona. Uczy pani profesor przyszłych właśnie farmaceutów. Głównie są to studenci pierwszego roku, prawda? Tak, jeśli chodzi o przedmioty podstawowe, to są studenci pierwszego roku, więc ci studenci, którzy trafiają właśnie na początek do nas. To i dla nas duże wyzwanie, i dla nich duże wyzwanie, muszę powiedzieć. A co to znaczy, że to jest dla pani profesor wyzwanie? Z jakimi tak naprawdę mierzy się pani profesor właśnie wyzwaniami w swojej pracy na samym początku z tymi studentami? To znaczy, no to przejście studentów od tego nauczania licealnego do tego nauczania wyższego, no to jest bardzo duża różnica. Tutaj poza wdrażaniem tych naszych programów, tak, nauczania, trzeba też tutaj wzbudzić takie poczucie odpowiedzialności w tym młodym człowieku, że to nie jest już taka nauka, żeby tylko się nauczyć, zaliczyć i dostać jakąś tam ocenę pozytywną, tylko to jest wiedza, która będzie potrzebna, tak, w przyszłym życiu, w tym życiu zawodowym, jak w tym kierunku, tak, który sobie ten młody człowiek wybrał. Więc no, trzeba tutaj mieć poczucie, aby ta nauka to była rzeczywiście taka nauka na trwałe. W tych zawodach medycznych, tutaj nie tylko w farmacji, wszędzie no, trzeba tutaj osiągnąć taki stan umysłu, że będę się uczyć całe życie. No tak? Tak, właśnie. A jak przekonać do tego studenta, że on się musi uczyć przez całe życie i te przedmioty podstawowe są również bardzo ważne, bo bez wiedzy dotyczącej tych przedmiotów student nie nauczy się kolejnych przedmiotów. Jak właśnie zmotywować tego studenta do pracy? To znaczy, no, przekładać nauczanie tych przedmiotów podstawowych na nauczanie potem tych przedmiotów zawodowych, a potem odnosić to do tego, co się może w tym życiu zawodowym przyszłym dziać. No i tutaj muszę z całą tym przekonaniem stwierdzić, że no, moja praktyka zawodowa bardzo mi to ułatwia, tak, bo dla mnie to nie jest teoria, tylko to jest coś, czego sama doświadczyłam. Studenci wielokrotnie na studiach medycznych żalą się, że bardzo dużo jest tych treści, tak, i z tych przedmiotów podstawowych, i potem nawet z tych przedmiotów zawodowych, a potem tylko małą cząstkę tego się wykorzystuje w życiu zawodowym. Ale tak naprawdę tutaj te perspektywy zawodowe są bardzo szerokie, bo to nie tylko apteka, która w tej chwili rzeczywiście też daje dużo większe możliwości niż kiedyś, bo zmiany w ustawodawstwie doprowadziły do tego, że to nie jest już miejsce, gdzie tylko wydaje się i robi leki, ale również tutaj cały pakiet tak zwanej opieki farmaceutycznej, tak, to bardzo duże wyzwanie dla farmaceutów, ale to również właśnie nauka, tak, innowacje związane tutaj z tą dziedziną, no i przemysł, tak, więc nie każdy wykorzysta potem każdą wiedzę, no ale studia muszą przygotowywać właśnie do tych szerokich perspektyw, a z drugiej strony, mając te podstawy,
potem można się rozwijać i można na podstawie źródeł, nawet internetowych, weryfikować prawidłowo, tak, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, no bo te ilości informacji, które nas w tej chwili zalewają, jest są ogromne, tak, i nieograniczone. Trzeba je filtrować bardzo mocno. Dokładnie. A jaki jest przepis na sukces? Jak to jest być najlepszym nauczycielem? Może to są jakieś specjalne techniki, które pani profesor wdraża na swoich zajęciach? Może cechy osobowości, które pani profesor posiada? Znaczy, myślę, że cechy osobowości tak, bo potrzebna jest jednak taka charyzma, żeby młodych ludzi jakoś tam zainspirować i zainteresować. Poza tym pasja. Pasja i do przedmiotu wykładanego, tak, czy do kierunku, na którym się pracuje, ale również pasja do pracy z młodymi ludźmi. Poza tym, no ja jestem osobą bardzo wymagającą, muszę powiedzieć. Mimo wszystko. To bardzo dobrze chyba powiedziane. Tak, ale ja bardzo dużo wymagam względem siebie. Wymagam też względem młodych ludzi, ale jestem chętna, tak, wyjść im naprzeciw. Z drugiej strony właśnie w tym pokoleniu, które takie troszeczkę, powiedziałabym, chowane jest pod kloszem, również jeśli chodzi o edukację na tych niższych poziomach, zauważyłam, że jeżeli stawia się wyzwania młodym ludziom, na początku jest to może dla nich trudne, ale jak udaje im się sprostać tym wyzwaniom, po pierwsze mają więcej satysfakcji, a poza tym to buduje pewność siebie. I taką właśnie potem też zawodową pewność siebie, tego, że mamy właśnie jakąś tam wiedzę, tak, i że będziemy mogli w przyszłości z niej korzystać. Także to chyba wszystko razem i trochę też chyba szczęścia. Trochę szczęścia. Ale oczywiście my jako nauczyciele akademicy uczymy naszych studentów pewnych treści, ale przecież my również uczymy się od nich. Czego pani profesor nauczyła się od swoich studentów, patrząc z perspektywy czasu na te wszystkie grupy studenckie, które mogła pani profesor edukować? Myślę, że bardzo dużo. Na pewno cierpliwości, tak, no bo każdy człowiek też ma jakieś swoje ramy pracy. Poza tym tego, że bardzo wiele osób z tych młodych ludzi to potem będą moi koledzy i koleżanki w zawodzie. Także z jednej strony oczywiście trzeba mieć tą odpowiedzialność, że w zawodach medycznych kształcimy ludzi, którzy będą, tak, służyć zdrowiu i życiu tutaj społeczeństwa, więc musimy być wymagający, ale no też ta nasza postawa względem nawet wymagań musi łączyć się z szacunkiem dla drugiego człowieka, tak, żeby potem, jeżeli razem staniemy po tej samej już stronie, tak, móc nawiązać tą nić. I być partnerami tej rozmowy. Dokładnie tak. Jak najbardziej. Ponieważ my spotykamy się w ramach Drzwi Otwartych naszej uczelni, to na koniec chciałabym, żeby pani profesor zachęciła maturzystów do tego, aby podjęli tutaj się studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. No przede wszystkim wybierając oczywiście farmację, bo to pani profesor konik. Dlaczego warto studiować właśnie ten kierunek studiów? Przede wszystkim z tego względu, że farmacja rzeczywiście daje bardzo szerokie możliwości. Przede wszystkim jest to kierunek dla osób raczej o ścisłym umyśle, muszę powiedzieć. Moja pasja w szkole średniej to była przede wszystkim chemia i matematyka. Biologia również, ja dosyć długo podejmowałam decyzję, to nie było tak, że ja tak od przedszkola wiedziałam, że to będzie farmacja. Tą decyzję podjęłam praktycznie krótko przed maturą, ale rzeczywiście był to bardzo trafny wybór w moim przypadku i tak jak mówię, tutaj mamy i pracę z drugim człowiekiem, czasem no praca taka indywidualna, jeżeli ktoś tak chce być jakimś szalonym naukowcem, czy praca w aptece szpitalnej, praca w przemyśle, w monitorowaniu tutaj terapii. Po prostu możliwości są zdecydowanie nieograniczone. Także zdecydowanie polecam Uniwersytet Medyczny i polecam studiowanie na kierunku farmacja.
Ja chociaż studia skończyłam, czuję się właśnie przekonana, więc jeszcze zastanowię się, może jakieś kolejne studia. Farmacja tym razem będzie również dla mnie. Pani profesor, bardzo dziękuję, ale życzę również sukcesów w dalszej pracy zawodowej, kolejnych pięknych nagród, taką jaką pani profesor do tej pory zdobyła, bo jestem pewna, że pani profesor postawa pełna zaangażowania i pasji na pewno przyniesie tutaj szereg innych osiągnięć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję też, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.